bo to jest po prostu niemożliwe. Oni się za mnie jeździli, rozmawiali z ludźmi, przesyłali mi maile, bo teraz elektronicznie to szybko idzie. Informacje, bratia, spotkanie z autorem książki o zamku bratiańskim Stanisławem Grabowskim, z legionalistą, człowiekiem zajmującym się pisaniem historii między innymi ziemi lubawskiej, ziemi chełmińskiej. Może nie setki, może nie dziś tysiące, ale nowomieszczanin z urodzenia mieszka w Warszawie, tam pracuje. Które trzeba poświęcić na przeczytanie całej lektury związanej z ziemią bratyńską, ziemią nowomiejską. Spotkanie w Bratianie zorganizował Urząd Gminy w Muszanowie. Metrem jest, tam trzeba wypożyczyć ileś tam książek, co widać po w sumie 700 książek scenografii. Rycerze zamku bratyńskiego. Nie we wszystkich było cokolwiek o Bratianie. Wydawało mi się, że książka jest w jakiś tam sposób związana z ziemią pomorską, ziemią chełmińską, ziemią michałowską, ale okazywało się, że było jedno lub tylko dwa zdania. Ale to wszystko ja musiałem przeczytać. Potem to jakoś przerobić. Ta najnowsza pozycja wzbogacająca. Oczywiście korzystałem z tych regionalia, materiałów, które związane z miastem lubawskim i okolicą. Jeździłem Stanisława Grabowskiego, podobnie jak kilka innych. Niemożliwe. Zawsze byłem zainteresowany. O których tutaj pisaliśmy, również przedstawiliśmy w Gazecie Pomorskiej, w Okrzęczniku, w Nowym Mieście Lubawskim. Właściwie rozmawiałem ze wszystkimi ludźmi, którzy coś znaczyli na tej ziemi, oni już nie żyją. Mogę wymieniać dziesiątki nazw, państwo Jędkiewiczowie, doktor Piotrowski. Mógłbym bardzo dużo, pierwszy burmistrz miasta pan Górski, mógłbym bardzo